W tej lekcji chciałbym przeprowadzić rozumowanie, które wyjaśni, dlaczego przekątne rombu przecinają się pod kątem prostym. Do takiego wniosku sobie właśnie dojdziemy. Chciałbym narysować najpierw romb i powiedzmy sobie, co wiemy o rombie. Romb to jest figura, która ma boki tej samej długości. I bez wątpienia tutaj to jest figura gdzie odpowiednie pary boków są równoległe. Czyli ten bok jest równoległy do tego boku oraz ten bok jest równoległy do tego boku. Często mówi się na rąb, że to jest kopnięty kwadrat, więc porównajmy sobie rąb z kwadratem. Chciałbym teraz narysować sobie o kwadrat. Już prawie sko skończyłem, to jest kwadrat. Wiemy, że kwadrat również ma boki tej samej długości i te e, boki są, e, odpowiednie boki są równoległe, czyli ten bok i ten bok są równoległe oraz ten bok i ten bok to są e, dwa boki e, równoległe. Tylko, że jest jedna zasadnicza różnica. Kwadrat ma kąty tutaj proste. Każdy kąt w kwadracie ma identyczną miarę. Czego nie możemy powiedzieć o rombie? Tutaj kąty nie mają takiej samej miary. Wszystkie kąty tutaj, ten kąt nie ma takiej samej miary jak ten kąt. I to jest różnica pomiędzy e, rombem a kwadratem i e, no oczywiście kwadrat jest romem, bo to jest taki charakterystyczny przypadek, ale romb nie jest kwadratem, no bo wiemy, że w kwadracie tutaj mamy e, cztery kąty, które mają identyczną miarę 90 stopni. I aby pokazać, że przekątne rombu przecinają się pod kątem prostym, narysujemy sobie romb w taki charakterystyczny e, sposób. E, można by sobie e, przyrównać to, co otrzymamy do e, diamentu, o, na przykład. Po prostu obróciliśmy sobie rąb w taki sposób. I to, co będziemy chcieli zrobić, to połączmy sobie te dwa wierzchołki w taki sposób. I popatrzmy, co otrzymaliśmy. Wiemy, że e, boki w rąbie mają taką samą długość, ale e, ten odcinek podzielił nam ten rąb na dwa trójkąty. I te boki trójkąta są takie same jak te boki trójkąta, ale e, ten bok należy i do tego trójkąta, i do tego trójkąta. Te dwa trójkąty dzielą ten sam bok, czyli na mocy takiej cechy jak bok, bok, bok możemy powiedzieć, że te trójkąty są przystające, czyli są identyczne. I teraz zwróćmy uwagę na ten trójkąt, który jest tutaj powyżej. To jest trójkąt równoramienny, bo wiemy, że te tutaj boki mają taką samą miarę. To narysujmy sobie trójkąt równoramienny, żebyśmy mogli tutaj również zauważyć kilka elementów. O, jeszcze jeden bok i teraz popatrzmy. Ten bok jest taki sam jak ten bok i yy, popatrzmy. Poprowadźmy sobie wysokość w tym trójkącie równoramiennym. Wiemy, yy, że wysokość z definicji pada tutaj na ten bok pod kątem prostym. I przy okazji ta wysokość podzieliła nam ten trójkąt na dwa identyczne trójkąty tutaj yy, prostokątne. I yy, o, ten bok jest taki sam jak ten bok. Czyli to jest po prostu, ten trójkąt jest tak jakby odbiciem lustrzanym e, tego trójkąta. I przenieśmy sobie to na nasz, e, ten rąb. O. I to jest, to jest nic innego jak wysokość tego trójkąta równoramiennego. I wiemy, że to pada pod kątem e, prostym. I e, popatrzmy. E, na ten dolny trójkąt. Wiemy, że ten dolny trójkąt jest identyczny trójkąt jak ten, który jest tutaj, więc możemy poprowadzić wysokość dokładnie w taki sam sposób i to również przecina się pod kątem prostym. A popatrzmy, czym są te dwie wysokości. To jest przekąt na rąbu, a ten odcinek, który na początku sobie narysowaliśmy, który podzielił nam rąb na dwa boki, to jest również e, przekąt na rąbu. I pokazaliśmy, że e, te przekątne e, przecinają się pod kątem prostym, ale... Moglibyśmy ten sam tok rozumowania przeprowadzić dla, jeśli najpierw narysowalibyśmy sobie ten tutaj odcinek, czyli podzielilibyśmy ten rąb na dwa trójkąty. To byłby nasz jeden trójkąt, a to byłby trójkąt tutaj drugi. Ten trójkąt również jest równoramienny, więc w tym trójkącie to byłaby nasza... Wysokość, a w tym trójkącie na dole ten trójkąt jest przystający do tego trójkąta również na mocy e, cechy bok, 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 bo to są te same boki i ta podstawa jest wspólna dla obydwu trójkątów. I teraz popatrzmy. W tym trójkącie narysowalibyśmy sobie taką samą wysokość. Wiemy, że ona również pada pod kątem prostym i mamy ten sam wniosek, że przekątne przecinają się pod kątem prostym. I możemy jeszcze tutaj dodać, że ten e, ten odcinek jest taki sam jak ten odcinek, a ten odcinek, który jest tutaj, oddamy sobie trzy takie kreseczki, jest taki sam jak ten element. I oprócz tego, że przekątne przecinają się pod kątem prostym, to mamy tutaj jeszcze kilka doda dodatkowych informacji, że te odpowiednie odcinki mają takie same długości. Czyli od razu możemy sobie wyciągnąć wniosek. Wiedząc, że to jest rąb, to jeśli narysujemy przekątne tego rąbu, to możemy powiedzieć, że one przecinają się pod kątem prostym, czyli tutaj będziemy mieli kąt prosty, tutaj, tutaj oraz tutaj. I mam nadzieję, że ta lekcja okazała się pomocna.